Cześć, witamy w kolejnym podcaście. Hej. Dzisiaj przychodzimy do was z pięcioma tematami. Pierwszy to: Komornik zajmuje plakaty Biedronki. Drugi: Profesor Środa mówi, że rolnicy mają kontakty z faszystami. Trzeci to: Kolegium Humanum. Czwarty: miść zakopanego. I ostatni: Komisja Europejska odblokowuje 600 miliardów złotych dla Polski. Zaczynamy. jak to w rodzinie bywa, wspólnie uznaliśmy, że zaczniemy od misia z Zakopanego. Tak, Maci się odpalił prawie jak ten miś. W 24 godziny filmik z niedźwiedziem nabił na Instagramie 4 miliony wyświetleń. Tak, opublikowała go Hania Turnau na swoim Instagramie. Tak, jest zacny. Jest zacny, właśnie sobie zaraz załączymy. No nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić i bo to jest miła sprawy. Ale my tu nagrywamy. Obojętnie, czy nagrywasz czy cokolwiek, to jest. To, to my tutaj stoimy, chcesz? Sami, proszę bardzo, zapłać. Zakopane to jest bardzo strategiczne miasto. Halo, nie ma takiego nagrywania. My tutaj stoimy, zapłać nam. Nie, to naprawdę, jak ja oglądam ten no. filmik, ja go oglądam, nie wiem, chyba 50 raz ten filmik i on cały czas mnie tak samo bawi. Ale gość przysłużył się tej dziewczynie, ona sobie fajnie konto wypiła, a sobie zaszkodził, bo... Ale nie tylko sobie zaszkodził, zaszkodził chyba całemu Zakopanemu. Nie no, no to, to oczywiście, ale przede wszystkim właśnie jak sobie zaszkodził, jak go zaraz hmm, straż miejska zgarnęła, nie? Tak, tutaj teraz pojawi się zdjęcie, na którym... Pan Miś Niepocieszony jest przy Straży Miejskiej, już wiemy oficjalnie, że mandat dostał, nie miał pozwolenia, aby tam stać od, nie wiem, burmistrza czy prezydenta, nie wiem, kto w Zakopanem rządzi. Mhm. Też właśnie nie wiem. No ale to druga kwestia jest taka, że bardzo mnie ciekawi, czy taki pan odprowadzał podatki, bo ja na przykład prowadząc działalność, odprowadzam podatki. Mhm. Pracując tak. na etacie, też odprowadzam podatki. Czy tam, jego, czy tam gdzieś miał skitraną kasę fiskalną? No właśnie, Ale czy to taki... już nawet niezależnie od tego, czy to robił, to i tak y, działał niezgodnie z prawem, bo nie miał tego pozwolenia urzędowego. Więc nie mógł sobie tam misiować. Więc nie mógł. To dobre, bo to ci wyszło. Więc nie mógł sobie tam misiować. Masz coś do dodania o panu misiu, któremu oczko wypadło, czy przechodzimy do komornika i biedronki? Nie, nie. Może niech się prześpi przez zimę. Dobrze, przechodzimy do biedronki i do komornika. Komornik w Poznaniu zajął plakaty biedronki, ale autentycznie zajął je w taki sposób, że nakleił na plakatach biedronki taśmę, że na czas sp 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 sprawy sądowej z powództwa Lidla banery Biedlo biedronki, na których jest napisane, że biedronka od 2002 roku jest tańsza niż Lidl. Są zajęte i sąd to nakazał. Tak, i one nie są pozrywane. I to jest właśnie tak, fajne. plakaty nie są zrywane. Także to... że plakaty wiszą cały czas wszystkie, tak jak wisiały, takie wielkie banery, i tylko jest przez nie, przez środek puszczona taka taśma, przyklejona, plus jest tam przyklejony dokument urzędowy jest napisane, dlaczego jest ta taśma. I że to jest zajęty tam chyba na czas rozprawy. Tak, tak. Czas jest zamknięcia. Kartka cztery komórnika z pieczątką, że jest, że jest plakat zajęty. no Ale nie wierzę w to. No Nic tylko brać, brać popcorn. Taka ciekawostka, mój brat ostatnio przyniósł mi z Biedronki, przyniósł mi taki paragon, z pół metra miał. I mówi: Ty, stary, patrz, co jest na tym paragonie! I tam było napisane od 2002 roku. Biedronka tańsza od. Lidla. Tak, I to tak. co na tych plakatach, no? Tak, dokładnie to samo. I teraz tak. On mi ten paragon przynosi i ja mówię: "Ale wielkie zakupy zrobiłeś". A on mówi: "Nie, ja tylko kupiłem jedną rzecz, tylko po to, żebyś ten paragon przynieść. Ten cały półmetrowy wydruk". To jest napisane, że Biedronka jest tańsza od Lidla i Tam powtarzane, powtarzane, no. powtarzane, powtarzane cały czas. Po prostu, wiesz, wbijanie ludziom na siłę do łba, że Biedronka no, jest tańsza. No, ja rozumiem, że prawda jest taka, że choćbyśmy się nie wiem jak zabierali rękami i nogami uważając, że, e, że na nas nie działają takie głupie reklamy, no to w tym momencie to już e, to już nawet jest, to jest już akurat przesada. Tak, tak. To prawda. Kropka z idlem? Mhm. Kropka, co? Bo nie ma co się na tym rozwodzić. Tak. Profesor Środa, to jest temat, który bardzo chciałem poruszyć. Bo profesor Środa, która jest wykładowcą filozofii, profesor Magdalena Środa, na swoim Facebooku poczyniła dwa wpisy, z których wynotowałem sobie trzy cytaty. Zero solidarności z rolnikami to bogata i bardzo roszczeniowa klasa społeczna. Przedkładają swój interes ekonomiczny nad interes życia i śmierci naszych sąsiadów. Ten drugi jest jeszcze mocniejszy od pierwszego. Rolnicy mają bliskie kontakty z faszystami. I powiem ci naprawdę, że nie do końca wiedziałem, jak to skomentować na samym początku. I w pierwszym takim odruchu mojej, mojej wiery w ludzi, pomyślałem, że w pewien piątkowy wieczór konto na Facebooku profesor środy przejął administrator wodka. Tak, to już taki komentarz krąży właśnie w internecie. Tak, ale pani profesor nie, nie wycofuje się ze swoich słów. Um, ona idzie dalej. I jak ja czytam, słucham wypowiedzi, wypowiedzi pani profesor Środy, pani profesor Płatek, pana profesora Hartmana, to odnoszę wrażenie, um, że nikt nie robi tak wiele złego polskiej nauce, takiej nie tylko uczelnianej, ale też takiej zwykłej, Mm, nauce w szkole, mhm, w ogóle edukacji. Jak ta grupa profesorów. Tak, że nauce tak naprawdę najbardziej szkodzą osoby, które reprezentują tę no, naukę. Tak. A profesorowie, nauczyciele, wykładowcy. I właśnie takie osoby, pojedyncze osoby, całej grupie y, robią y, złą, pas, złą sławę. Pasce też już później. Jak ja słucham wypowiedzi profesora Hartmana, który mówi o kaziroctwie i mówi to w sposób mm, taki, jakby chciał to legitymizować, jakby, że to mm. jest coś bardzo normalnego. No, to jest obrzydliwe. To rodzina Habsburgów pokazała, że to chyba nie jest do końca coś normalnego. Ale jak też słucham wypowiedzi profesor Płatek, która mówi, że w rodzinach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a czasami nawet <laughs> i więcej, niż w rodzinach dwupłciowych, to wydaje mi się, że nasza teza, którą postawiliśmy kilka zdań temu, że taka grupa profesorów szkodzi nauce, jest uzasadniona. Ja też pozwolę sobie włączyć filmik profesor Środy, która mówi o zwierzętach. Teraz wyszła świetna książka Willa Kimlicki, która, która jest zatytułowana Zoopolis. I tam jest taka propozycja, żeby zwierzętom przydzielić obywatelstwo. Są zwierzęta udomowione, które powinny być traktowane jak współobywatele. Oczywiście Kimlicka powie, zwierzęta są pozbawione politycznego sprawstwa, ale też dzieci są pozbawione politycznego sprawstwa, osoby niepełnosprawne są pozbawione politycznego sprawstwa. Ale, Już mają, chyba nie. Już chyba nie. ale mają tak zwane sprawstwo zależne, czyli po prostu inne osoby reprezentują ich interesy albo poglądy. Potem są zwierzęta liminalne, czyli te, które żyją liminalne, graniczne, te, mm -hmm. które żyją z nami, na przykład szczury albo karaluch, albo coś takiego. I one powinny mieć status uchodźców, i są zwierzęta dzikie, które powinny mieć status obywateli państw suwerennych. Jak słyszeliśmy, mamy trzy grupy zwierząt. Zwierzęta udomowione, zwierzęta. Sąsiadujące z nami i zwierzęta uchodźcze. Ale uchodźcze to mi się najbardziej spodobały, bo przecież uchodźcą jest y, osobnik, bo już nie mogę powiedzieć najwyraźniej też, że człowiek, który ucieka przed wojną. No, szczur może ucieka przed jakąś wojną, jak samego zaś w tym kanale, czy gdzie Karaluk. on się znajduje. No. Karaluk. Ale tak zupełnie na poważnie, ja odnoszę wyrażenie, że profesor Środa segreguje zwierzęta. I zauważa, że mamy różne grupy zwierząt. Wydaje mi się, że segregowanie kogoś ze względu na cokolwiek jest chyba ciut bardziej faszystowskie niż takie rzucenie w eter, że rolnicy kontaktują się z faszystami. O, I tak, tak, tak. Jak, i hmm. tak, jak, tak jak już wcześniej mówiłem, nie mam absolutnie. Żadnych dowodów na tezę, którą powiedziałem. Po prostu jest to moja teza. Tak, idąc już w tę stronę, to do takich wniosków można dojść. Tak, to prawda. Przechodzimy dalej. Komisja Europejska odblokowuje 600 miliardów złotych dla Polski. Donald Tusk po wygranych wyborach na prezydenta, na premiera, przepraszam, bo chce być prezydentem, wywalczył, jak jest to przedstawiane w Komisji Europejskiej, że odblokują nam Naszą pożyczkę, którą zaciągnęliśmy. <noise> Przepraszam, bo ja nie mogę. Naprawdę tak, nie zaznaczmy, mogę że to jest pożyczka. Zaciągnąć. Pożyczkę, pożyczka. którą za zaciągnęliśmy no. już kilka lat temu i której Prawo i Sprawiedliwość nie dostało. Ja pozwolę sobie na taki krótki komentarz z mojej strony. Przede wszystkim uważam, że Prawo i Sprawiedliwość nie dostało tej pożyczki, a co za tym idzie, wszyscy my jej nie dostaliśmy, z tego względu, że Unia Europejska na czele z panią von der Leyen Grała na zwycięstwo Komisji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w październiku ubiegłego roku. I dlatego pis jej nie dostało, bo jednym z kamieni milowych, które należało spełnić, było to, że prawo i sprawiedliwość zreformuje sądownictwo. Tam były jakieś wytyczne, które mieliśmy zrobić. I tego nie robiliśmy. Rząd Donalda Tuska nie zrobił absolutnie nic w tej kwestii, a mimo wszystko on tę pożyczkę dostał. I ja nie chcę stawiać mocnych test, ale wydaje mi się, że jeżeli Donald Tusk dostał tak duże pieniądze, to najprawdopodobniej w zamian za to coś obiecał Unii Europejskiej i Niemcom, którzy tej Unii przewodniczą. Jakoś cicho o, PC o CPK. Mieliśmy robić, nie robimy. Cicho o elektrowni atomowej. Mieliśmy robić, nie robimy. Głośno za to się zrobiło o dofinansowaniu. Siemensa, który nie wszędzie tak dobrze jak powinien i znacza część z tych pieniędzy z tych 600 miliardów złotych ma po prostu pójść na transformację energetyczną Polski i te pieniądze w dużej mierze przejmą niemieckie firmy, bo to od nich będziemy kupowali wiatraki, od nich będziemy kupowali energię i ja nie zgadzam się z z tym co mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, że PKB dzięki temu PKB Polski dzięki tym, ty, ty, tym pieniądzom wzrośnie o jakieś 1,5-2% na jednego mieszkańca, bo my jako Polacy nie tylko nie odczujemy tego, bo to nie pójdzie do naszej kieszeni, tylko pójdzie to do niemieckich fabryk, ale też uważam, że przez cały ten zielony ład i to, że będzie, będzie opłata od samochodów spalinowych, będzie opłata rejestracyjna, będzie podwyższone ceny paliw, będą jakieś certyfikaty ekologiczne dla mieszkań. Wejdzie kupa nowych podatków. To nie tylko na tej pożyczce nie zyskamy, ale też stracimy, bo każdy z nas dołoży jeszcze więcej pieniędzy ze swojej kieszeni. A już absolutnie pomijając to, że to jest pożyczka i ona jest na złych warunkach, bo jeżeli jedno państwo członkowskie, czy tam więcej państw członkowskich, które tę pożyczkę wzięły, nie będą chciały jej spłacać albo nie będą w stanie jej spłacać, to pozostałe muszą się na nią zrzucić. I dla mnie jest to po prostu abstrakcja, że kraj, który zaciąga pożyczkę, bierze tę pożyczkę z innymi krajami i bierze ją na złych warunkach. No, i moim zdaniem, taką najistotniejszą kwestią jest to, że. Odblokowanie, nazwane odblokowaniem tych 600 miliardów. To jest pożyczka, to nie jest jakiś dar dla nas, tylko to jest raz, że to jest pożyczka, a za pożyczkę, jakby zapłatą za pożyczkę jest płacenie odsetek. A warto tu zaznaczyć, że my nie płacimy tylko odsetek, ale my jeszcze y, jesteśmy zobowiązani do spełnienia peł warunków, dodatkowych warunków, które nam Unia zarzuca, więc to jest bardzo niekorzystne dla nas. Zwłaszcza dla nas, po prostu, jako obywateli. I tutaj warunki, które musimy spełnić, to jest właśnie ten coroczny podatek od posiadania samochodów spalinowych, podatek od nabycia samochodów, nowe stawki opłat na autostradach i w ogóle też jeszcze nie wiadomo, jakie będą te stawki. No, raczej no, niedobra, nie będę mówić jakie, ja, bo, bo nie wiem, nie będę tutaj dewagować. Ale no, jest to, to jest niekorzystne, ale jest oczywiście w pięknych słówkach przedstawiane standardowo. To co, ostatni temat? Kolegium Humanum. Przechodzimy? Tak. Siedem osób, w tym Paweł Czy, redaktor, rektor, nie redaktor Kolegium Humanum, zostało zatrzymanych w ubiegłym tygodniu przez rzeszowską delegaturę CBA w śledztwie Śląskiego Pionu Prokuratury Krajowej, dotyczącym m.in. handlu dyplomami tej uczelni, będącymi przepustką, tu jest cudzysłów, do rad nadzorczych państwowych spółek, donosi... Rzeczpospolita. Kolegium Humanum, dla tych, którzy nie wiedzą, to była taka nazywana przez polityków opozycji, jeszcze zarządów PiSu, wydmuszka uczelni, która miała kształcić tak zwane elity z pisowskich rodzin, jak oni to mówili, aby mogły one zasiadać w radach nadzorczych, w spółek zarządach. Skarbu państwa. Tak, spółek skarbu państwa, czyli spółek, które należą do nas. Ja znalazłem informację, do że... Do nas Polaków, nie, że do mnie i do ciebie. Jest znalazłem informację, Sparek. jest znalazłem informację, że jedna z osób za taki dyplom zapłaciła 9,5 tysiąca złotych. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, jakby nie mnie to oceniać. Ważne jest to, że przede wszystkim my jako Polacy mam takie wrażenie, bardzo mocno patrzymy na wykształcenie. Nie na Wiedzę, którą mamy poprzez nabytą poprzez praktyki, a na wykształcenie. Mhm. I ja w pełni się zgadzam, że wykształcenie w spółkach państwowych, w firmach państwowych jest niezbędne, bo to jest firma jakby państwowa i na jak, w jakim stopniu trzeba rozstrzygać, kto jest, kto ma jakie kompetencje. I jedną z, z warunków rozstrzygania, czy reguł rozstrzygania jest wykształcenie. Ale odnoszę nieodparte wrażenie, że tak jak powiedziałem wcześniej, że my jako Polacy jesteśmy zbyt przywiązani do wykształcenia, bo sądzę, że jest masa ludzi, którzy nie mając wy wykształcenia wyższego, a pracując w firmach prywatnych, które sami prowadzą, czy są jakimiś menadżerami, czy dyrektorami wyższego szczebla, mogliby taką państwówką zarządzać lepiej niż osoba, która skończyła pierdyliard kursów, jedyną wiedzę, jaką ma, to wiedza teoretyczna. Jest nawet, przepraszam, bo chcę, wiem, że chcesz powiedzieć, ale jeszcze tylko dokończę, bo mi myśl ucieknie. W Stanach Zjednoczonych w Dolinie Krzemowej jest coś takiego, że tam menadżerów wyższego szczebla zatrudnia się mm, takich, którzy odnosili sukcesy, albo takich, który, którzy odnosili porażki. Nie, bardzo rzadko się zatrudnia nowych mm -hmm. menadżerów. I wynika to z tego, że ten, który odnosi sukces, to wiadomo, odnosi sukces, raczej będzie odnosił go dalej, i tego, który odniósł porażkę, bo on już wie. Ma doświadczenie. Tak, ma już doświadczenie. I dlatego tam się tym kierują. A u nas nadal, nie wiem, sam, czym się kierujemy, zatrudniając do takich spółek serów państwa. No ja uważam, w ogóle, do firm generalnie. Yy, I jak dla mnie, wykształcenie i brak wykształcenia niczym się od siebie nie różnią, jeśli chodzi o kompetencje, poza lekarzami i prawnikami, na pewno. To tak, ale właśnie dla mnie to zawsze jest takie no, bezsensowne, że się nie patrzy na umiejętności, na doświadczenie, a nawet już pomijając doświadczenie, bo jak wchodzisz na rynek pracy. Ale często jest tak, że na przykład ja znam osoby, które nie poszły na studia, i ja osobiście nie poszłabym do, drugi na, raz na studia, tylko bym poszła do pracy i robiła szkolenia i kursy. Na Pawle czy ciążą zarzuty popełnienia? 30 przestępstw, z których 12 dotyczy wystawień, wy, wzięcia łapówek za, za certyfikaty, certyfikaty MBA. MBA, tak, czyli studia, certyfikaty biznesowe, po prostu certyfikaty biznesowe. Na rektorze ciążą również zarzuty natury obyczajowej, uwaga, słuchaj. O, no. Poczekaj, poczekaj. Jak podaje prokuratura krajowa, chodzi o nadużycia stosunku zależności służbowej i doprowadzenia innych osób do obcowania płciowego lub podania się innym czynnościom seksualnym. Doprowadzenia innych osób do obcowania płciowego. No to wiadomo, o co chodzi. No. Ale... Rzeczpospolita, Rzeczpospolita ustaliła, że oprócz tego była mm, wycieczka do Stambułu, zakup dwóch złotych obrączek, <noise> pewnie dla siebie i żony o tym obcowaniu płciowym z kimś innym. Ale też taki żart. A nawet kupno dywanu i odkurzacza. A mi się to od razu ta sytuacja skojarzyła, bo jak to wka, to mi się skojarzyło z tą babeczką z urzędu, z tą urzędniczką, która kręciła film porno w urzędzie w Wrocławiu, w godzinach swojej pracy w ogóle już tak abstrahując. Tak, właśnie, a no była taka sprawa. I najlepsze jest to, bo dobrze, że o tym przypomniałaś, bo zupełnie o tym zapomniałem, no. ale... Na tym Kolegium Humanum, to był Wrocław, tak? I w, o, w, we no. wrocławskim magistracie. Tak. Rzeczywiście. I Jacek Sutryk, który jest chyba prezydentem Wrocławia, on też ma dyplom z, tego, z tej um, uczelni. Z Kolegium Humanum? Tak. I część pracowników z Wrocławia też ma stamtąd dyplom. I właśnie Wrocław i ten urząd to jest to miejsce, gdzie ta pani w godzinach pracy urzędu i w godzinach swojej pracy kręciła pornosy w urzędzie. No to jest no to, dla mnie to jest abstrakcja totalna co tam się odwaliło. Ale y, jeszcze jest jedna rzecz. Y, koalicja Obywatelska tak hejtowała mm, właśnie pisowców za za mm, to kolegium humanum. A okazuje się, że pani Gajewska, tylko żebym nie pomylił, bo są tam dwie, gdzieś miałem to zapisane, chyba Aleksandra, ale tak, Aleksandra, już widzę, Aleksandra Gajewska z PO, również ma dyplom tej uczelni. I ja absolutnie nie zarzucam pani Gajewskiej, że nabyła ten dyplom drogą kupna, tylko mówię, że też ma dyplom tej uczelni. Oczywiście panu Sutrykowi, czy komukolwiek z urzędu we też tego nie zarzucam, że oni nabyli ten, ten, te, te dyplomy drogą kupna. No broń kupna. Boże, nie możemy. Tylko, no. tylko mówię że też mają dyplomy tej uczelni. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia kolejnym razem. Hej, trzymajcie się ciepło. Moniś, powiedz mi, czy jest temat, od którego chciałbyś zacząć? Od niedźwiedzia. To takie najprostszy. <laughs> Okej, okay, to musimy jakoś ten spór rozwiązać. Nie, wiem, możemy się bić, bo ja bym chciał zacząć od Profesor Środy. To chodźmy. No bo jak ja słucham teraz to, co śpiewałaś tego Bednarka, to ja mam... Taki rym przed oczami, że. O, idę ulicą, patrzę, krowa. O, ona je siedzi, sowa. O. I takie rymy ma. A tam z dziś, jak wpadł do rowa. No i zanim wpadła ta krowa. Zanim. <grym> z dziś jedzie traktorem. No dlatego tego bednarka nie słucha. Nie grzeszy nigdy. honorem. Ja bym ci tylko poprosił o kilka rzeczy, między innymi, żebyś przestała tupać tą stopą cały czas. <grym> sorry, bo ja tu sobie wymyślałem Rytm Rytm wystukuje do piosenki, którą myślałam śpiewam.